Cześć nam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Atem i razem ze mną jest dzisiaj Mateusz Lisz, przewodzący kanału CubeandStacks.pl, jeden z pięciu najlepszych minkserów w Polsce, legendarny przegrany finał w Chorzowie. Witam serdecznie, cześć. Znajdujemy się na stronie Twist the Web, będziemy mieli 5 ułożeń, ja układam na kostce Gun w wersji trzeciej. A na czym ty układasz? Ja układam na ostro zjechanym Weilongu Mini. Porzuciłem już Diana Zanchi od czasu finału w Chorzowie mniej więcej. Dobra, my lecimy pierwszego scrambla i po pierwszym scramblu pytanie. Jasne. Dobra. Zapomniałem włączyć tej. Ale dobra, nikt nie widział. Dobra, zaczynają się moje czasy. Ładna dziesiątka miał w ogóle. Gratulacje. No, ścięło jak to zwykle bywa, no ale dobra. A my lecimy z pierwszym pytaniem, czyli standardowe. Jak zacząłeś układać? No, historia jest tak samo jak pytanie, dość standardowa, ponieważ był taki gość na obozie w 2011 roku. Tak pojechałem na obóz rowerowy i widziałem gościa, który układał i nie wiem, nawet nie wiedziałem jak on się nazywał, bo to była grupa starsza, wtedy byłem w grupie średniej, tak? I no nie wiedziałem jak się gość nazywa, z nim nigdy jakoś nie rozmawiałem, ale widziałem, że układa. No i później po dwóch tygodniach wróciłem do domu i zobaczyłem, że jest kostka, tak? To jeszcze były czasy, kiedy się miało limity na granie na komputerze i oglądanie telewizji, tak? Więc trzeba było coś zrobić. No i w tamtym momencie wziąłem kostkę do ręki i po tygodniu ją ułożyłem, tak? Robiłem tam kilka błędów, bo nie słuchałem poradnika dokładnie. Zresztą wtedy też takich dokładnych poradników nie było, jakichś specjalnych, ale z trudem, ale udało mi się ułożyć kostkę. Jakie po mniej więcej tygodni. Jakie miałeś pierwsze czasy na swojej pierwszej kostce? Nie pamiętam, nie mam pojęcia nawet. Dobra, no lecimy do kolejnego skrampa. No, mój najlepszy wynik na razie w kooperacji, że tak powiem. Jakaś tam 16. Jak już wspomniałem, Mateusz nagrywa na kanale na YouTubie. Jego kanał nazywa się CubesandStacks.pl. A teraz pytanie, od czego zacząłeś kręcić swoje filmy? No to ogólnie, to jest taka historia trochę zawiła, no bo zaczęło się od tego, zacząłem układać, tak? No i oczywiście oglądałem filmy, no i wtedy na tym, powiedzmy, na polskim YouTubie królowały kanały, co miały po 200 subskrypcji, czyli Bartolini Rosa na przykład i 112 Miecio. No to są osoby, które niestety od jakiegoś czasu też już przestały raczej nagrywać. Bartolini Rosa, nie wiem jak z nim, ale ten Miecio wiem, że w ogóle już nawet nie układa na czas, nigdy chyba nie układał, tylko po prostu zbierał te kostki. No i to było takie, jak patrzyłem, nie wiem, myślę, sam bym chciał nagrywać, tak jak inni, dzielić się tym. No ale niestety rodzice mówią, że ty będziesz brał sobie do serca, jak coś będzie nie tak i w ogóle. No ale wynalazłem potem haka, była sprawa, że nie mam 18 lat, tak? Ale potem przez przypadek wynalazłem haka, że można od 13 roku życia już nagrywać, tak? I czekałem do tych urodzin nie i w końcu pierwszy film 21 maja albo 19 założyłem kanał, czyli to co jest co ciekawe, to jest dokładnie tak samo jak jest ułożona, jak pierwszy raz w ogóle wyszła premiera kostki Rubika, a 18 miałem urodziny, tak? No i spełniło się, powiedzmy, moje częściowe marzenie.
No i kilka tygodni później zaczął nagrywać Cyber, pamiętam. A. No. Dobra, no i tak minęły ponad 2 lata. A zamierzasz jeszcze kontynuować kręcenie filmu, bo tutaj widziałem, że zaprzestałeś. Tak, zaprzestałem ostatnio kręcić filmy, no ponieważ... Ja wiem, ja mówiłem kiedyś, że no co to za problem, rzucić raz w tygodniu film chociażby, bo kiedyś miałem czas rzucić 3 filmy w tygodniu, niestety. Teraz rozumiem, jak to jest, bo jest ciężko ze szkołą, naprawdę dużo roboty i czasem nawet nie mam czasu ułożyć sobie, powiedzmy, poświęcić tych 0,5 godziny dziennie na kostkę, tak, które powinno się poświęcać, więc nie mam bynajmniej czasu, żeby siedzieć, kręcić filmy i obrabiać, tak, ale to nie oznacza, że zakończyłem moją karierę, tylko po prostu jest przerwa. Okej. Okay. Jako tak. Dobra, to my lecimy kolejnego scrunchu. Mogło być spokojnie sub 7, no ale dobra. Nie wiem, czy wiecie, ale Mateusz jest jednym z 5 najlepszych układaczy Megaminxa w Polsce. Jak to się stało, że znalazłeś właśnie swoją koronną konkurencję w tej konkurencji? No ogólnie powiem szczerze, że jakoś nic mnie specjalnie nie zainspirowało, po prostu na półce leżały kostki, no i tak pomyślałem, no miałem 4, 5. Ja to ogólnie układałem zawsze 3, 2 jakąś tak, ale nigdy nie układałem tych w trochę większych kostek. No i postanowiłem, że na jakiś ten poziom musi być, bynajmniej na tych innych konkurencjach, których tak nie układam. No i na majówkę w 2013, znaczy w Rybniku, na zawodach w 2013 kupiłem sobie Megaminxa, Shengshu, no i też tam układałem, powiedzmy 5 ułożeń dziennie robiłem i zszedłem tak do czasów 3 minuty, a potem nam jak przyszła majówka, w 2013, tak, 2 miesiące później, to zabrałem ze sobą Megaminxa i po prostu siedziałem i układałem z telefonem, tak, na timerku i ułożeń zrobiłem, nie wiem, ponad 100 myślę, a to przy czasach jak były 3 minuty, no to jednak jest trochę wysiłku przez te kilka dni i no, myślę, że dobrze ponad 100 ułożeń. Po prostu przestałem mieć takie lipne czasy, już potem schodziłem w sub 2. Pamiętam, że chyba moje pierwsze sub 2 było minuta 53 czy coś takiego. I później przez wakacje dalej trenowałem. Myślałem, ach, zejdę do tych minuta 30, to będzie fajnie. No i nudziło mi się, byłem na wsi u babci i patrzę Megaminx Shengshu, no to może go zmoduję, tak? Już później układałem na Megaminxie M8 zmodowany, bo mi się trochę lepiej układało, były tile. Ale potem zmodowałem Megaminxa Shengshu, przykleiłem tile i po prostu różnica była kolosalna. Okej. Okay. A jakie teraz osiągasz czasy w Megaminxie? Obecnie koło minuty 3, minuty 2 do sub 1 mniej więcej, tak? Ale nie mam ostatnio czasu na trening, więc progresu nie ma zbytnio. Okej, okay. My lecimy kolejnego scrambla. Ostatnio nagrałeś film taki długometrażowy, Milczenie kostek. Jak narodziła się idea na stworzenie właśnie takiego filmu? Idea stworzenia filmu. Ogólnie miałem w planach nagrać coś, co jest. No jakiś dłuższy film, tak już mi chodziło to zawsze od początku. Chodziło mi o nagranie jakiegoś ciekawszego filmu, takiego długometrażowego. Po prostu takich filmów nie ma, tak? O, w
tematyce speedcubingowej, a przynajmniej połączonej, nie ma czegoś takiego. No wiadomo, że są jakieś tam filmy, gdzie tam może, nie wiem, The Cube, czy jakoś tak się nazywał film i tam była motyw kostki Rubika, tak? Ale jednak takiego ściśle związanego ze speedcubingiem nie było. I pewnego dnia zobaczyłem film na YouTubie Don't Steal My Rubik's Cube, czy tam Rubik's Cubes, Me, Myself and Pi, taki amerykański YouTuber, czy tam jeden z pierwszych. No, to pewnie ci starsi kojarzą. I no, bardzo ciekawy film był, bardzo mi się podobał efekt, przynajmniej, że nagram coś podobnego, tak? No i dlatego też wykorzystałem motyw kradzieży kostek, tak? Bo taki był trochę, no wiadomo, że trochę ukradziony pomysł, no ale jednak myślę, że film wyszedł całkiem fajnie. Poświęciłem mnóstwo czasu razem z gościem, to nazywa się Darkon TM, z którym razem kręciliśmy, zresztą nie kręciłem moją kamerą, tylko jego aparatem, bo z moją kamerą coś ostatnio nie tak. No i potem wiele godzin montażu i wyszło na świat takie oto dzieło. Teraz... Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to zapraszam, mam nadzieję, że wam się spodoba. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem oraz teraz fragment tego możecie ujrzeć na swoich ekranach. Lecimy ostatniego skrambla. Skip. Ale średnia fajna, no, przynajmniej. No, mnie też całkiem zacna. Z mojej strony to było wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Bardzo dziękuję Kęcowi, że się zgodził. No, żaden problem. Oczywiście link znajdziecie teraz na ekranie oraz w opisie pod filmem. Więc z mojej strony to wszystko. Zapraszam do kolejnej kooperacji, w kolejną środę. No. Myślisz, chcesz coś jeszcze powiedzieć, czy to już kończymy? Chciałbym pozdrowić moją mamę, mojego tatę i wszystkich moich widzów. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Ja też dziękuję. Mówił Kamil Durczok. Dziękuję.